Dodatek skantu 3D umożliwia konwersję siatek i chmur punktów na powierzchnię. W tym wypadku interesuje mnie odtworzenie dolnej powierzchni tego obiektu. Wybieram kreator powierzchni oraz jako tryb automatyczne tworzenie. Regulując suwakiem wybieram maksymalną ilość szczegółów powierzchni oraz edytuję linię operacji. Linie w przypadku obiektów symetrycznych są bardzo ważne, dlatego że odpowiednie ich przygotowanie umożliwia uzyskanie dobrej granicy powierzchni. Dlatego w tym wypadku, dążąc do pełnej symetrii, usuwam niepotrzebne linie, a jednocześnie spróbuję utworzyć nowe linie, które wskażą podział przyszłych ścian w powierzchni. Jak widać, w tym modelu wykazane są pewne ściany czerwonym kolorem. Te ściany zupełnie mnie nie interesują, dlatego że zależy mi na odtworzeniu dolnej powierzchni tej umywalki jako modelu referencyjnego. Po zatwierdzeniu program generuje powierzchnię. W zależności od stopnia skomplikowania może to trwać dłużej. Powierzchnie z błędami zostaną usunięte i zostaną ewentualnie odtworzone ręcznie. W wyniku konwersji powstał jeden mały obiekt powierzchniowy, który jest usuwany, natomiast ten główny, który mnie interesuje, zostanie pokazany. W momencie, kiedy jest już widoczny, upewnię się, czy model jest poprawny. Widać w nim pewne brakujące fragmenty powierzchni, ale tak jak powiedziałem, one mnie nie interesują. Wybieram opcję z menu Sprawdź, obiekty powierzchniowe i jak widać, okazuje się, że w tym modelu występują ściany sprzeczne. Dlatego muszę je naprawić. Najprostszym sposobem usunięcia tego problemu będzie wykasowanie niepotrzebnych ścian, które tworzą sprzeczną geometrię. Wybieram polecenie usuń ścianę i usuwam niepotrzebne fragmenty, ponownie upewniając się, że obiekt jest poprawnie odtworzony. W tym momencie powierzchnia została naprawiona. Jeżeli byłaby taka potrzeba, można załatać wszystkie otwory i zamienić obiekt na bryłę.